Czas zmierzyć się z największymi rzutkami piłkarskimi na świecie. Rzutki Gigant. No, witam Cię, człowieku. Tu Krzywogonka i w skrócie podbijamy świat z piłką nożną. Dotarłem dzisiaj do Grudziska Wielkopolskiego, gdzie dzięki uprzejmości Funeplay mamy do dyspozycji największe piłkarskie rzutki na świecie. 8 metrów wysokości, 8 metrów szerokości, promień około 4 metry, a w środku mieści się prawie 80 metrów sześciennych powietrza, które cały czas tłoczone jest przez te pompy, które słyszycie w tle. Specjalna piłka, w całości oblepiona ze specjalnej rzepy. A czy da się nimi freestyle'ować? Znajduje się na niej 20 punktowanych kul, no i naturalnie w samym środku punkty gratis. 25, jeżeli traficie w ten zielony obszar, gdzie w tej chwili znajduje się piłka, no i 50 w sam środek. Natomiast, jeżeli trafimy półkole mniejsze, to punkty są potrajane, półkole mniejsze podwajane. A ze mną szef wszystkich szefów, czyli Maciek, założyciel firmy Funeplay. I teraz pytanie, czy kiedykolwiek, jakikolwiek piłkarz bądź postać zdobyła w dwóch strzałach 2x50? Tak? Tak. Niesamowity zawodnik, było to nawet w Gdańsku. Byłem przy tym. Byłeś przy tym też? Tak. Jarek Bieniuk. Jarek Bieniuk, tak, pozdrawiamy go serdecznie. To, co zrobił, przeszło ludzkie pojęcie. Aby ściągnąć te piłki, kiedy już trafią właśnie w ten środek 50-tki, potrzebna jest specjalna wędka. Wygląda ona tak. Konstrukcja złożona z dwóch mopów, zakończona takim oto kawałkiem drutu. A wygląda to mniej więcej tak. Przygotowaliśmy 3 rundy niesamowitej rywalizacji, ale naturalnie nie będę rywalizował sam ze sobą. Pierwszy gość to jeden z widzów Armii Krzycha, Nikodem. Witam Cię serdecznie, Nikodemie. Nikodem wziął udział w konkursie podczas turnieju Unsław Cup, czyli na tej hali, gdzie właśnie się znajdujemy. No i nagrodę bierze udział w odcinku. Justek. Siemano, witam. Graliście kiedyś w takie olbrzymie rzutki? Nie. Grałeś? Nie grałem. Na początek więc rozgrzewka. Sprawdzimy w ogóle, jak należy uderzyć tą piłkę, żeby została w najlepszym możliwym punkcie. Każdy z nas ma tylko 3 strzały i ta osoba, która zdobędzie jak największą ilość punktów, wygrywa i zdobywa pierwszy punkt naszej całej rywalizacji. Raz, dwa, trzy. Wygrałeś, czyli kto zaczyna? Ja czy ty? No ja. Dobra, proszę bardzo. Czyli w tej chwili już 19 punktów. Dobry początek, świetny. 10. 29. Dobry wynik, świetnie. Teraz czas na mnie. Nikodem zaczął od środkowej. Punktów 29 zdobył. Ten wynik bardzo mi się podoba, więc też od środkowej zacznę. 16. No i teraz pytanie. Czy to jest 2, czy to jest 15? 2 czy 15? To od Ciebie zależy, ile punktów dostaniesz. 2 może, no to 2, trudno. Mam w tej chwili 18 punktów, potrzebuję minimum 11, żeby wygrać z Nikodemem. Próbujmy jednak tą 20. Jak powiedział, tak zrobi. Parcik. Jest 20, Nikodemie, uznasz teraz? Jest 20. No i teraz to rozumiem, bo wcześniej z tą dwójką to poszalałeś. Dobra, czas na Justka. Moja punktacja to 38, tak? Powiedz mi, ile punktów chciałbyś zdobyć w tych 3 strzałach? Myślę, że nasze próby były słabe i wam pokażę, jak się strzela naprawdę było. No, jak powiedział, tak zrobił. Dobra, dobra, bardzo. Pierwsze koty za płotu. Patrzcie teraz, co się dzieje. 17. Pierwsza runda, wiecie, rozgrzewkowa. Kozaka obrócił się, przywitał, było 6. Runda numer 2. Tym razem już połączymy celność, jak i siłę. Naszym zadaniem jest trafiać naturalnie w najwyższe punkty i uwaga, dokładnie tyle, ile zdobędziesz punktów, tyle kroczków cofasz się do tyłu. Wygrywa ta osoba, która pierwsza dojdzie do bramki na końcu tego boiska. Każdy z nas otrzymuje jedną piłkę. To jest twoja piłka, to jest twoja i to jest moja. No i po prostu strzelamy krok po kroku po kolei i zobaczymy, kto pierwszy znajdzie się na końcu tamtej strony. Tym razem zaczynamy od Justka. To jest moja ulubiona konkurencja, bo mam największy numer buta, więc nie mogę jej przegrać. 3 razy 3.
No i teraz pytanie, co to takiego? No dobra, trzy. Trudno. Raz, dwa, trzy. No, jestem na tej kropeczce. Trzy razy trzy. Dziewięć. Dziewięć. No, ale znowu trzy. Znowu trzy. Dziewięć do tyłu w takim razie. Dziewiętnaście razy ile, chłopaki? No dobra, razy raz. 18, 19 jest. 20 cm przed linią, połowę. Czas na Nikodema. Wow. 50! No to licz. Tylko mam na... Dobrze, że masz te stópki troszkę mniejsze od nas, bo zniszczyłeś. Ale masz przodem, będzie ci łatwiej. 50! No a szkoda zdejmować po 50. Kurde, Nikodem odskoczył i to nieźle. Wychodzi na to, że kolejną konkurencję nie wygram. To znaczy przegram. To znaczy... Wiecie, o co chodzi. Dwójka, no przypomnę ci, dwójka definitywnie. No tak, dwójka na pewno nie piętnastka. Zrób te dwa kroki, mimo twojej 47 rozmiaru stopy to nic nie da. To jesteśmy właściwie obok siebie. Idę po ciebie! Teraz pytanie, czy w ogóle stąd dokopię. Nikodem, twój strzał. 17! 17 punktów! Chodź Nikodemie, 17 punktów. 16. Jeszcze jeden. Chłopaki są tak daleko, że bez okularów to ja bym ich tam nie widział, nie? 15 czy 10? 15. 15 wielkich stóp. Czas na mnie. 6. Powolutku, mają kliczkę i zaraz ich tam dojadę. A pamiętają, że mają również subskrybować ustka? Chyba nie pamiętają. No to przypomnij. 15. Stąd to Krzychu już nie dokopnie, także... No tak, bo tutaj nie ma jak się rozbiec, co prawda. Nie kupujcie krótkich skarpetek do strzelania w dartę. 7. 7 kroków. 4, 5, 6, 7. Nieźle. Ostatni strzał. Czy Nikodem wygra tą rozgrywkę? Jeszcze 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oj. Zwycięzca może być tylko jeden, czyli Nikodem. Wielkie gratulacje dla niego. Runda numer 3, czyli gigantyczny wolej. 3 uderzenia z białego pola wygrywa ten, który zdobędzie największą ilość punktów. No chyba, że ktoś zdobędzie 50, to możliwe, że to uznamy jako KO, czyli knockout. Spróbuję może jakiegoś trickshota uderzyć i wyrwać trochę punktów. Tak jest. To było 18, czyli 36. No nie gadaj! Nie, to jest powtarzalność. No ale czekaj, ta 18 na końcu jest jeszcze za... No za 2. Czyli 36 plus 36, 72. Sprawdza? Remis. 16 plus 8 na 2, czyli 12. Dziękuję bardzo. Czas dla Nikodema, no w tej chwili Justek definitywnie wysunął się na prowadzenie w tej rundzie. Nikodem, twój czas, twoje strzały. Chociaż. 12. 18. 18. 18, bardziej na 18. 12, 18, 30. Uuu. 16. Klasyfikacja? Tak. No i czas na ostatnią rundę, dodatkową premię popularnej kręciołek. Kręcimy się dookoła balona. Oj, oj, oj. Oj, 7. Ile? 7. Dawaj. 9 i 10, strzelamy już. Uwaga, uwaga, uwaga.
17. Oj. 17, dobrze widziałem? Chyba tak. 17, Justek, oddawaj kamerę i wędruj. No i lecisz po 50. Justek, wyciężasz w konkurencji dodatkowej, a my dziękujemy wam za uwagę i żegnamy się już powoli. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Nikodem, która konkurencja podobała ci się najbardziej? Najbardziej mi się podobała ta stópkowa, ponieważ wygramy. No zdecydowanie, a tobie? No, wolę był spoko kręciołek, też nawet wiecie czemu. Bo wygrałem. No ja też wygrałem tylko jedną, tą pierwszą, ale podobały mi się dwa nasze strzały, czyli kiedy nam się udało uszczelić zaraz po sobie 50-kę. Mi też się to naprawdę nie jest łatwo. No i tyle. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, wbijajcie naturalnie do Justka. Link macie w opisie. Tam również znajdziecie mnóstwo niesamowitych piłkarskich challenge. Zostańcie u mnie, subskrybujcie. My widzimy się w kolejnym odcinku już z mniej lepiącą piłką. Cześć. Hello.